kiedy oddamy nasze życie w ręce Jezusowi Chrystusowi i kiedy uczynimy to szczerze, w sumie często nie mamy wielkiego wyboru ani jakichś wielkich ograniczeń, niewiele zostało z tego życia, przeważnie potraciliśmy już wszystko. Nie ma co nawet ratować, nie ma się nad czym rozczulać. Ale kiedy wreszcie zrobimy taki krok, On nas poprowadzi najlepszymi drogami, jakie dla nas przygotował. On naprawdę, to nie jest tylko slogan ewangelizacyjny, ale naprawdę tak jest. On ma wspaniały plan dla życia każdego z nas. Na początku ten plan może wydawać ci się dziwny. Nieraz może ci się wydawać, że ty się do tego nie nadajesz, że to w ogóle nie twoja działka, nie twoje możliwości. Ale od tego momentu, cudownego momentu, kiedy oddasz życie Jezusowi, wszystko się dzieje Jego mocą. Wszystko się dzieje dzięki Jego Duchowi. I naprawdę nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. I naprawdę wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Tak więc bardzo szybko Bóg skierował mnie i moją żonę i Rankę do służby. Widział nasze serca, wiedział, co i kogo mamy w sercach i poprowadził nas dokładnie taką drogą. Pragnęliśmy usługiwać przede wszystkim osobom uzależnionym, takim, którzy jak ja kiedyś cierpieli w beznadziei, którzy wpadli w pętlę śmierci, którzy byli takimi beznadziejnymi przypadkami. Ich przede wszystkim mieliśmy na uwadze w naszej służbie i w takim kierunku też chcieliśmy być prowadzeni. Jest taka zasada też rodem z AA, że pierwsze 3 lata alkoholik potrzebuje sam siebie ratować, sam siebie wzmacniać. Że przez pierwsze 3 lata nie jest w stanie jeszcze nikomu pomóc. Jest takim niemowlakiem, uczącym się od nowa życia. Nie wiem dlaczego, mimo że zawsze byłem nieposłuszny wszelkim zasadom. Tą zasadę jakoś wziąłem sobie, obydwoje wzięliśmy sobie do serca. Mijało prawie 3 lata od czasu, jak Bóg mnie uwolnił od alkoholu, kiedy pastor przyniósł nam zaproszenie na szkolenie misji Nowa Nadzieja, organizowane w Mrągu. I mówi, to chyba dla was, opłacimy wam wyjazd, opłacimy wam pobyt. Jedźcie tam. Pojechaliśmy. Pojechaliśmy tam ciekawi, jak to organizować. O misji Nowa Nadzieja, o środku w Janowicach. Już wiele słyszeliśmy, wiele czytaliśmy. Dla nas to były jakieś prawie Himalaje. Gdzie nam do tego? Jak się tego nauczyć? Jak tego do tego w ogóle podejść. Pamiętam, przed ośrodkiem, w którym było to szkolenie, jak sam zbliżaliśmy się z walizkami, na chodniku, przy drodze stała grupa osób. Wśród nich młody człowiek z Biblią w ręce z przejęciem czytał wersety, tak zaglądałem mu przez ramię. Zobaczyłem, że jest to Izajasz 61. Tym człowiekiem był znany wielu z was tutaj pastor Darek Suszek, wtedy był terapeutą w Janowicach. Był ksiądz, który niedawno zaczął tam służbę i tak bardzo był przejęty tym, do czego go Bóg chce używać, gdzie go Bóg posłał. I on czytał słowa, które właściwie są od tego momentu takim sztandarowym wezwaniem
naszej służbie, we wszystkim, co robimy. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku Jego sławie. I brat Darek wtedy z przejęciem mówi, wiecie, te słowa są o tych, którym macie usługiwać, do których was Bóg posyła. Uwierzyłem w to jakoś tak momentalnie, bo to dla mnie wtedy już Słowo Boże znaczyło o wiele więcej niż tylko jakieś pisane piękne wersety, ale to było dla mnie żywe, to było, za tym stał Bóg, jeżeli Bóg powie tak, to tak będzie. I zwać ich będą dębami sprawiedliwości. Czyli ta praca wśród uzależnionych, wśród pogubionych, wśród biednych, wśród tych, którzy utracili sens i nadzieję na życie, nie będzie taką orką na ugorze, nie będzie takim przysłowiowym zawracaniem Wisły kijem. To ma wielki sens i zwać ich będą dębami sprawiedliwości, będą szczepem Pana ku Jego sławie. I my to będziemy robić, my będziemy ich wydobywać i my będziemy ich czynić, a potem dalej czytam, i będą kapłanami Boga żywego. Wow, myślę sobie, jejku, ile wspaniałych pracy przed nami, ile, choć to się wydaje takie trudne. Znajdziesz kogoś w śmietniku i masz go uczynić kapłanem. Wydaje się to absolutnie, absolutnie niemożliwe. Na Bożych ucztach obowiązują zupełnie inne zasady niż na ucztach tego świata. Jak ktoś z was pamięta, myślę, że wszyscy szczególnie dobrze, możemy nie znać w ogóle Ewangelii, ale Kanę Galilejską i cud rozmrożenia, zamiany wody w wino, to każdy ma dobrze w pamięci. Ale tam padły też słowa, że normalnie to dobre wino podaje się na początku, a potem na końcu, jak już sobie popiją, to gorsze. A ty tam, prawda, starosta strofuje pana młodego, a ty najlepsze wino zachowałeś na koniec? Bo tak jest na Bożych ucztach. Wiecie, na takiej uczcie jesteśmy. Moje tutaj świadectwo, moje zwiastowanie to taki początek dopiero. Najlepsze dopiero przed wami. Jutro się będą działy jeszcze większe rzeczy, a potem jeszcze większe. Ale największe dzieją się na samym końcu. I można pomyśleć, ciekawe, kto tu na końcu będzie zwiastował. Kto to będzie. Ale zawsze tu tak było, że na samym końcu były świadectwa tych, którzy tu uwierzyli, którzy tu oddali życie Jezusowi. Wychodzą nieraz drżącymi kolanami po raz pierwszy tutaj. Czytają swój wyroczek i ze łzami w oczach opowiadają, co Bóg tu dla nich w tych dniach uczynił. I to jest to najlepsze wino. To są te najwspanialsze chwile, dla których warto żyć, warto służyć. Pamiętam, przywieźliśmy tu kiedyś Wieśka. Ośrodek jeszcze mieliśmy wtedy na Zamkowej. Wiesiek zbankrutował, ktoś go szukał, ktoś go okradł. Trochę przepił, trochę przepalił, trochę przekombinował. W każdym razie mieszkał w takim starym polonezie. Nawet mu chyba szyby ktoś powybijał, to pozatykał. I była zima w tym polonezie. Było mu zimno, więc przychodził do nas na herbatę. I tak przy okazji coś usłyszał, coś nie. Raz, prawda, my się pakujemy na wyjazd do Ustronia, a Wiesiek
przychodzi akurat. Mówię, wiesz, jedź z nami. Gdzie? Do Ustronia. Po co? No to takie miejsce, gdzie Bóg, a tam Bóg, znowu ten Bóg. Ale tak się chwilę zastanowił, a dobra, pojadę. Potem mówił, że właściwie to, zresztą co mi zależy, no, przejadę się i już. No i był tutaj z nami przez całe te 3 dni, jak najbardziej, przed czas czytania wyroczków, przed czas świadectw. A wiedział, że taki czas będzie na samym końcu, więc jako inteligentny, bardzo taki elokwentny, fajny, pod wieloma względami chłopak mówi, przygotował sobie taką gadkę, że to przyjechał, jakie ma życie i że niestety, ale się nie nawróciłem. I miał to tak ładnie przygotowane do samego końca, póki nie zaczął się zastanawiać, dlaczego właściwie niestety. Dlaczego on niby ma żałować tego, że się nie nawrócił, jak on wcale nie miał ochoty się nawracać. Wiecie, to było już ostatnie nabożeństwo. Ostatnie wezwanie do przyjęcia Jezusa. I jako jeden z tych ostatnich wybiegł do przodu. Przyszedł do pastora, wyznał swoje grzechy i poprosił o modlitwę, by go poprowadzić do przyjęcia Jezusa. Wyszedł tutaj. Ten znaleziony w starym, zardzewiałym polonezie tu opowiedział, że miał zamiar mówić niestety, ale zdążył, skorzystał, przyjął Jezusa. Ten chłopak jest dzisiaj pastorem. Prowadzi kościół, dom wody żywej w Augustowie. To tam Misja Nowa Nadzieja ostatnio organizowała też wspólnie z nim Dni Upamiętania. I zwać ich będą dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego sławieniu. Kapłanami Boga Najwyższego będą. Niemożliwe? Czy jest coś niemożliwego dla naszego Boga? Wspomniałem już przedtem, że kiedy przyjmujemy Jezusa, zaczynamy widzieć rzeczy zupełnie inne, zupełnie inaczej postrzegamy ten świat. Zaczynamy dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy, które dla nas nie miały znaczenia, a jednak stają się wartościowsze, jakieś wartające, przyciągające wzrok, przyciągające serce. Wracaliśmy kiedyś ze szkolenia Misji Nowa Nadzieja w Janowicach. Już wtedy prowadziliśmy punkt konsultacyjny dla uzależnionych przy naszym zborze. I wracaliśmy nocnym pociągiem. Raniutko przyjechaliśmy do Krakowa. Wreszcie po długiej nocnej podróży szybciutko na tramwaj do domu. Przechodziliśmy przejściem podziemnym pod krakowskim dworcem. I nagle mój wzrok przykuł chłopak przytulony do kaloryfera. Taki kaloryfer, wiecie jak to na tych dworcach dawniej w kolorze brudno, brązowo, żółto, pomarańczowo nijakim. Brudny. Ale najwyraźniej choć trochę ciepły ten. Chłopak przytulał się do tego kaloryfera, jak do ukochanej prawie. Drżał cały, nie wiem czy z zimna, czy z przepicia, ale drżał, przytulał się i zobaczyłem łzę spływającą po jego policzku. Brudny policzek i taka jasna smuga. Jako stary glina widziałem w życiu różne rzeczy straszne przerażające. Nie warto nawet tego wszystkiego wspominać i nie chciałbym tego nawet pamiętać. Wielu rzeczy nie pamiętam, bo i po co. Ale tej łzy, tego przytulania się do brudnego kaloryfera nigdy nie zapomnę. Bóg mi to pokazał. I od tego momentu zupełnie, ale to zupełnie zmieniło się
zmienił się też kierunek naszej służby. Myśmy chcieli się usługiwać takim eleganckim alkoholikom. Już przychodziła na konsultację pani z chóru Polskiego Radia. W zborze było wielu zacnych braci i sióstr, a w ich rodzinach były problemy, o których się raczej publicznie nie mówi. A więc mogli przyjść i przyprowadzić takiego, żebyśmy po chrześcijańsku, należycie ten, bo pomogli. Takie były nasze jakby założenia, a tymczasem Bóg pokazał nam tego biedaka tam na dworcu i nie potrafiliśmy już o nim zapomnieć. Bardzo szybko wspólnie z braćmi i siostrami z grupy domowej zorganizowaliśmy kanapki, zebraliśmy jakieś traktaty, nowe testamenty i poszliśmy na krakowskie planty, na krakowski dworzec szukać bezdomnych. Szukać bezdomnych. I pierwszego wieczoru na samym tylko dworcu znaleźliśmy ponad 100 osób potrzebujących pomocy. Kanapki rozeszły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki natychmiast. Ale oni potrzebowali rozmowy. Ilonka jako lekarz widziała ogromne potrzeby działania, pomagania. To nie była tylko kwestia masz tu kanapkę i spadaj. To była, oni lgnęli do tego, żeby poświęcić im choć chwilę czasu. To było coś o wiele więcej. Zaczęliśmy ich przyprowadzać do zboru. I wiecie, taka troszeczkę zimna, pseudochrześcijańska kalkulacja, jaki pożytek z nich w zborze będzie. Co oni mogą dać temu zborowi, jak sami tego potrzebują. Daj. Wyciągają ręce. Każdy pastor by raczej chciał takich, co przychodzą i dają. Jak da dziesięcinę, to ho, ho, ho. Jaki pożytek. No, bardzo łatwo ulec takiemu myśleniu, skażeniu takim myśleniu. I w pewnym momencie musiałem zacząć pytać Pana, Panie, po co Ci potrzebni są ci ludzie? Dlaczego chcesz, byśmy ich przyprowadzali? I Bóg powiedział mi tak wyraźnie, to nie ja wymyśliłem. Nie mam jakiejś tam poetyckiej natury. Nigdy nie miałem, raczej byłem wychowywany w brutalnych warunkach. Sam się w takie warunki zresztą wpakowałem. Bóg mi powiedział, dla mnie ci ludzie są jak drogocenne perły rozsypane po ulicach Krakowa. Chcę, żebyście je pozbierali i przynieśli do mojego skarbca. Spytałem, ale po co, Panie? Bo to właśnie z nich chcę uczynić naszyjnik dla mojej oblubienicy, dla mojego kościoła na dzień wesela. Zamurowało mnie. Zachwyciło, ale i zamurowało. Boże, czy to rzeczywiście tak? Nie jest łatwo nikomu z was, szczególnie kiedy jesteś bezdomny, kiedy jesteś uzależniony, kiedy wszystko potraciłeś, uwierzyć, że w oczach Boga jesteś perłą, drogocenną perłą, że Bogu zależy na tobie i że to właśnie ty dla Jego wspaniałego Kościoła, dla Jego oblubienicy, w tym cudownym dniu wesela, kiedy staniemy przed Panem, właśnie ty będziesz perłą, ozdobą w naszyjniku oblubienicy. Nie jest łatwo. Kiedy mówiłem to świadectwo w zborze, w którym wówczas byłem, to są perły. Oglądali się, patrzyli na siedzących tam w ostatnim rzędzie, ładne mi perły. No. Ale Bóg widzi to zupełnie inaczej.
Kiedy pisałem książkę Poławiacze pereł, poprosiłem siostrę Anię Kułakowską, może niektórzy znają ją też, kiedyś terapeutka w Janowicach, potem w Świnnicy długo prowadziła hostel dla absolwentów Janowic i pracowała też z bezdomnymi. I teraz jest w warszawskim seminarium teologiczno-społecznym, pracownikiem naukowym i tam prowadzi też wykłady. Ania opowiedziała o tym, jak rodzą się perły. Gdzieś tam w Izraelu, w Muzeum Morskim, miała możliwość wysłuchać wykładu, kiedy kobieta z muszlą w ręce, z muszlą, w której znaleziono perłę, opisywała ten proces powstawania perły. I powiedziała coś bardzo ważnego. Perły rodzą się w bólu. Do małży wpada maleńkie ziarenko piasku. I to boli, tak jak ciebie mnie zaboli jakiś pyłek w oku. To powoduje łzawienie. Łzy są po to, by wypłukać, by się tego pozbyć. I takie samo łzawienie pojawia się wokół tego ziarenka piasku, ale bardzo często te łzy nie są w stanie go wypłukać. I boli coraz bardziej i coraz więcej łez. I te łzy otaczają to ziarenko. One potem się zasklepiają, twardnieją. To ciągle boli i ciągle łez jest więcej. I perła rośnie w oczach. Aż w pewnym momencie jest już taka piękna. Przedmiot pożądania wielu. Wow, ale duża, ale śliczna. Ale ona powstała w bólu. Ona powstała w łzach. Czy nie tak właśnie wyglądało twoje życie do tej pory? Czy nie było tych łez? Choć może nie było ich na zewnątrz, to były wewnątrz. Wyć się chciało, płakać się chciało. Prawdziwy mężczyzna nie płacze, ale ile razy miałeś ochotę zacząć ryczeć jak bóbr? Bo bolało, bo było ciężko. I to, co teraz widać, to perła powstała z bólu, otoczona tą skorupką łez. Tak cenna, tak ważna dla naszego Pana. Czy potrafisz w to uwierzyć? Ja nie mam co do tego wątpliwości. Dlatego też wiem, że nasza służba ma naprawdę wielki sens. Tak jak mówiłem, że to nie jest zawracanie Wisły kijem, jakaś ciężka charuwa na ugorze. Oni tylko będą korzystać, brać i znowu pić, i znowu tracić, i znowu wracać, i znowu mieć pretensje do Boga i wszystkich innych z wyjątkiem siebie. Po co to i na co? Ja wiem, że Bóg nam pozwala. Powiedziałem jedno świadectwo o Wiesiu, ale mógłbym opowiadać o wielu, wielu osobach, które zostały wyprowadzone. Jurek, który ty nieraz u was się dzielił świadectwem, prowadzi dzisiaj Kościół Dom Miłosierdzia. Znaleziony na ulicy, znaleziony dosłownie w śmietniku. On teraz zbiera po ulicach Krakowa drogocenne perły. On przekonał się, że Bóg rzeczywiście traktuje go jak drogocenny skarb. To nie jest jakieś indywidualne objawienie dla mnie tylko. Była taka książka Skarby znalezione w ciemności. Opisy ulic San Francisco i ludzi odnajdywanych tam przez
misję Teen Challenge w takich strasznych miejscach, w takich strasznych warunkach, w takich strasznych uzależnieniach. Skarby znalezione w ciemności. Ładne mi skarby, co? Uwierz, że Bogu naprawdę, naprawdę na tobie bardzo, bardzo, bardzo zależy. Że jesteś drogocenny w Jego oczach. Ból, łzy, cierpienie sprawiły, że znalazłeś się tutaj, tak jak ja kiedyś. Nieważne, że sam byłeś sprawcą wielu tych cierpień, że sam wiele bólu też innym zadałeś. Bóg to widzi. Ale nie przyprowadził cię tutaj, by cię oskarżać. Nie przyprowadził cię tu, tak jak ja myślałem kiedyś, żeby mnie rozszarpać. Przyprowadził cię, by cię uratować. Kiedyś jeszcze w ośrodku na Zamkowej, to było vis-a-vis Wawelu, centrum Krakowa. Mieliśmy gości, dwie siostry z Białorusi o cudownym, proroczym wyposażeniu przez Boga. Wiecie, tam gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie chrześcijaństwo jest tępione, zwalczane, gdzie trzeba ryzykować życiem nieraz, żeby oddać Bogu chwałę, żeby wykonać to, z czym On nas posyła, czego On od nas oczekuje. Tam Bóg daje też specjalne, niezwykłe wyposażenie, które na pewno pomaga służbie i czyni, że ta służba ma swoją niezwykłą moc. Słyszałem świadectwa o ludziach tam chodzących po wodzie dosłownie, a więc Boże, możliwości są naprawdę nieograniczone. Kiedy mieliśmy zaszczyt gościć te siostry tam z Białorusi, które miały też świadectwa swojej służby w gułagach, gdzieś tam na dalekiej Syberii i tak dalej, oczekiwaliśmy, że i u nas Bóg ich użyje w sposób niezwykły, zgodny z tym niezwykłym wyposażeniem. To był trudny czas dla Zamkowej. Fundusze prawie zerowe, przychylność zarówno ze strony władz, jak i ze strony niestety i Kościoła prawie żadna. Jak to od Boga, to się utrzyma, jak nie od Boga, to się i tak zawali, więc wielu tak myślało. Potrzebowaliśmy słów zachęty, potrzebowaliśmy słów Bożego proroctwa, Bożej rady. Co robić, jak robić, jak sobie w tym wszystkim poradzić. I tu taki prezent. Przyjeżdżają siostry z Białorusi, o których głośno, że mają prorocze obdarowanie. Wow. Mieliśmy wspólne nabożeństwo. Usługiwał wspaniały pastor ze zboru w Nowej Hucie. Modliliśmy się, wielbiliśmy. Niektórzy dopiero zaczynali służbę uwielbienia. Wojtek chyba dopiero był na początku grania i śpiewania dla Pana. No ale zaczynało się coś dziać. I wreszcie wstaje jedna z tych sióstr i mówi: mam dla was słowo od Boga. Zapanowała cisza. Bóg wie, że tu jesteście. Amen. Usiadła. Bóg wie, że tu jesteście. Koniec. Czy to mało? Na początku takie uczucie zawodu, to wszystko. Ale potem przyszła myśl. Skoro Bóg wie, to wszystko w porządku.
Gdyby On o nas nie wiedział, to moglibyśmy się bać. Moglibyśmy być pełni wątpliwości, pełni trudnych pytań, pełni lęku, obaw i w ogóle przerażeni. Ale On wie. On widzi. On wie. On nie przyprowadził nas tu, a potem zostawił i nie wie, co się dzieje. Bóg wie, że tu jesteście. To nie było łatwe miejsce. Wilgoć lała się po ścianach. Dom był nie, ta stara kamienica nie miała izolacji żadnej od spodu i takie były rezultaty też tego. Bóg wie, że tu jesteście. Im więcej myślałem o tym proroctwie, tym więcej pokoju i spokoju przychodziło do mojego serca, tym więcej radości miałem z różnych codziennych zmagań. Skoro On wie, spokojnie. Nie musisz się martwić, nie musisz się aż tak przejmować. Tym bardziej, że coraz lepiej poznawaliśmy naszego Boga. Doświadczaliśmy Jego łaski, doświadczaliśmy Jego dobroci, Jego niezwykłej miłości. Takiej miłości mimo wszystko, takiej miłości do nas, którzy kiedyś mieliśmy o sobie jak najgorsze mniemanie. A On nas naprawdę kocha. On nas naprawdę ceni. W Jego oczach naprawdę jesteśmy wartościowi. On wie. Mam takie przekonanie, że to słowo powinienem zostawić również i wam. Bóg wie, że tu jesteście. To słowo i dla tych, którzy tutaj są po raz pierwszy, i dla tych, tak jak to nazywałem, recydywistów. To słowo dla pracujących w misji Nowa Nadzieja, usługujących w trudach, często wbrew wszystkiemu. Mimo wszystko, Bóg wie, że tu jesteśmy. Nikt nie jest tu przypadkiem. I nikt z nas, drogie siostry, bracia, nie jest pozostawiony samemu sobie. Radź sobie. Naważyłeś sobie piwa, to teraz je pij. Nikomu nie powie, przyszła koza do woza, teraz by chciał. Jak trwoga, to do Boga, co? To nie On. To przeciwnik, to kłamca, oskarżyciel. Takie rzeczy będzie wkładał do twojego umysłu, do twojego serca, do twojego życia. Bóg cię nie chce. Bóg cię przyprowadził tu, żeby ci zagrać na nosie. Tego uwolnił, tamtego uwolnił, a ciebie nie uwolni i już. Bóg wie, że tu jesteś. Twoja wartość, twoje piękno zrodziły się w bólu, we łzach, w cierpieniach. Jest taka piękna pieśń, którą często śpiewamy w domu Łazarza. Im większy ból, tym bliżej Bóg. W takich sytuacjach, w uzależnieniu, w bezdomności, w przegranym, przepitym, przegranym w karty, czy straconym przez własną głupotę, pychę życiu, w
takich sytuacjach bólu. Bóg jest tak blisko przy tobie. Niezwykłość tego miejsca polega i na tym, że to właśnie tu bliskość Boga odczuwamy szczególnie. Nie, że dlatego, że to miejsce zostało w jakiś sposób pokropione specjalną święconą wodą, czy wybudowane według jakiegoś precyzyjnego planu. Tam, gdzie jest ból, tam pojawia się i Bóg. Tylko zechciej Go usłyszeć. Tylko zechciej Mu zaufać. Pochyla się dzisiaj nad tobą. Widzi tą łzę spływającą po policzku. Może nikt inny jej nie dostrzegł, ale On ją widzi. Ja wiem, że może oczekiwaliście ode mnie bardziej radosnego, pełnego fajerwerków, jakichś potężnych, niezwykłych świadectw, zwiastowania, że zrobiło się trochę smutno, trochę za bardzo refleksyjnie, jak na samo południe i bardziej ten nastrój by pasował gdzieś pod wieczór, przed snem, przed czasem jakiejś refleksji, ja wiem. Bóg chce was prosić, byście nie zmarnowali tej ani minuty tego czasu, który tu dla Niego oddzieliliście od tego świata. Powyłączaliście telefony, zostawiliście tamte sprawy. Czy ich było dużo, czy mało, czy może nic tam nie zostało. Ale jesteście tutaj, On wie, że jesteście. Nie zmarnujcie tego czasu. Bądź gotów na to, że Bóg cię będzie używał jeszcze w różny sposób. Ja, stary glina, w tych pokojach w areszcie na Montelupi, gdzie kiedyś przesłuchiwałem przestępców, dzisiaj głoszę Ewangelię. Jestem kapelanem więziennym. Tam idę do tych, niosę miłość do tych, których kiedyś nienawidziłem, z którymi kiedyś gardziłem, którym życzyłem wszystkiego najgorszego. Czy to możliwe? Trochę wiecie o tym, jak to wyglądało, zanim Bóg się tym zajął. Już nie mówię o tym, że ważyłem wtedy 63 kilo. Nieraz jak widzę moje zdjęcie z tamtego czasu, to się nie mogę nadziwić, że ja jeszcze żyję. Największe przemiany stały się wewnątrz. I tym Bóg mnie nieustannie zaskakuje, zadziwia. Przecież bym przypuszczał, że będę kiedyś stał przed gromadą tak zacnych ludzi i mówił: nie bój się, jeżeli Bóg cię pośle do ludzi, których dzisiaj się może boisz. Albo którymi zgodnie z racjami i zdrowym rozsądkiem nawet gardzisz. Pamiętaj o tym, że znalazłeś się tu nie przypadkiem i Bóg wie, że tutaj jesteś. I życzę wam, kochani, by ta Boża obecność, ta Boża bliskość towarzyszyła wam przez wszystkie kolejne tutaj
godziny, dni spotkania i między spotkaniami. Ktokolwiek spotkał Jezusa, już nigdy nie pozostał taki sam. Wyjdziesz na zewnątrz i świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Niby ten sam, a nie ten sam. Niby nawet pogoda się nie zmieni, a będziesz zachwycony. A ludzie? Drogocenne perły rozsypane po ulicach naszych miast. Jak się nad nimi nie pochylić? Jak po nie nie sięgnąć? Kiedy każda taka perła naszemu Bogu przynosi tyle radości. Biblia mówi, że gdy jeden grzesznik się opamięta, całe niebo się raduje. Jedna perełka. Wielu się nie chciało nawet schylić po nią. Wielu ta obojętność, o której mówił brat Janek przed tym spotkaniem, przemogła. Nie bądź obojętny. No tak, ale ja nic nie potrafię. No nic, ja tak, ja nic nie umiem. No tak, ale ja jestem za stary. No tak, jestem za młody. No tak, jestem za głupi. Żaden kościół, żadna społeczność nie jest za mała, za mało ważna, za biedna, by wyruszyć na poszukiwanie pereł dla Jezusa. Nikt z nas nie jest tych, którzy do tego się nie nadają. Ja zaufaj Bogu. Pamiętaj, co On dla ciebie uczynił. Możemy mieć całą gamę różnorodnych świadectw, co On dla nas uczynił. Ale najważniejsze wydarzyło się tam, na Golgocie, kiedy Boży Syn właśnie za ciebie oddał swoje życie. Skoro On to dla ciebie, dla mnie uczynił, czy jest coś, czego nie chciałbyś uczynić dla Niego? Byłem w szoku tam na odwykówce, kiedy młody człowiek, mówiąc swoje świadectwo, stanął przede mną. Siedziałem, pamiętam, w pierwszym rzędzie i pamiętam jego palucha, taki brudny paluch jeszcze był. Stanął i powiedział, czy wiesz, że Jezus umarł przez ciebie? Byłem w szoku. Powinienem wstać i dać mu w pysk, bo tak. Wokół tylu grzeszników. 3/4 odwykówki było z nakazu sądowego. Sami przestępcy. A ja? Ale On to uczynił nie tylko przeze mnie, ale i dla mnie. Żeby mnie, ciebie uratować. On nie ma upodobania w śmierci grzesznika. On chce, by każdy z nas był uratowany. Ta wartość w Jego oczach to nie jakiś hura optymizm, kaznodziei. To rzeczywistość. To Boża rzeczywistość. Rzeczywistość Bożego Królestwa. To wy będziecie perłami w naszyjniku oblubienicy. To wy będziecie przykuwać wzrok aniołów. Wow! Jaki wspaniały naszyjnik. Tylko uwierz Bogu. Tylko Mu zaufaj. On wie, że tu jesteście. Amen.